przedstawiamy Państwu blok przy ulicy Ekkela 10 w Sulęcinie, który jest w całości ogrzewany elektrycznie. Pełne wykorzystanie zalet tego rozwiązania wiąże się z budową bloków technologii energooszczędnej. Właściciele ponoszą niskie koszty za ogrzewanie oraz cieszą się przyjemnie ciepłą podłogą pod stopami, czy też brakiem grzejników na ścianach. Jest to dla dewelopera najlepsza rekomendacja i potwierdzenie słuszności wyboru kabli grzejnych Devi. Następnych klientów przekonują rzeczywiste rachunki za prąd. Firma Instalko Roman Strzelczyk. Jesteśmy na osiedlu Zielone Wzgórze w Sulęcinie, osiedlu w budowie. Planujemy budować 6 budynków, aktualnie budowaliśmy 4 budynki, z czego 3 w technologii związanej z produkcją energii odnawialnej i transmisją tej energii, rozliczeniem. Natomiast ten czwarty budynek, tak powiem, ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, które będą służyć i inwestorowi, i klientowi. Tutaj wpadliśmy na pomysł zbudowania budynku blisko pasywnego, który potrzebuje bardzo mało ilość energii do ogrzania, i zastosowaliśmy system ogrzewania Devi podłogowy. System ten sprawia, że inwestycja ekonomicznie jest znacznie korzystniejsza niż pozostałych systemów wodnych obiegowych. I korzystniejsza jest dla inwestora, ale znacznie bardziej korzystniejsza jest dla klienta, bo raz jest to system, który jest systemem autonomicznym. Każdy klient ma własną energię cieplną, ciepłą wodę i prąd. I nie musi się rozliczać wspólnotowo, no ale też ma szansę kupić taniej mieszkanie, bo dzięki temu, że stosujemy taki system, przenosimy ten efekt ekonomiczny na klienta i nasze mieszkania są bardzo korzystne rynkowo. Polecamy to również do przemyślenia innym inwestorom. Zdecydowałem się na zakup tego mieszkania ze względu na atrakcyjną cenę, a zaoszczędzone w ten sposób środki mogłem przeznaczyć na dodatkowe wyposażenie mieszkania. Osobiście cenię sobie niezależność i mam tą pewność, że w jesienne wieczory czy wiosenne, kiedy jest chłodniej i nie martwię się o to, czy ogrzewanie będzie włączone, czy nie. Termostaty zostały zaprogramowane tak, aby działały według moich potrzeb. W każdym pomieszczeniu ustawiona jest temperatura taka, jaką potrzebuję. Wygodne jest również to, iż nie dostaję żadnych naliczeń. Otrzymuję tylko jeden rachunek za prąd. Od pewnego czasu widzę coraz większe zainteresowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Dostaję coraz więcej zapytań od klientów i widzę, że mit wysokich kosztów eksploatacji jest coraz słabszy. Inwestorzy wybierają nowoczesne rozwiązania, które są znacznie bardziej korzystne od systemów, które były najlepsze kilkanaście lat temu. Wybierają też Devi, ponieważ cenią sobie nasze kompleksowe wsparcie. Nasi klienci dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy obserwowali budowę i widzieli, że budujemy bardzo ciepły budynek, 30 cm izolacji termicznej na ścianach, okna potrójna szyba i budynek o dużej zdolności kumulacyjnej, to ci nie mają obaw, żeby kupić takie mieszkanie i płacić bardzo niskie. Wiedzą o tym, że będą płacić bardzo niskie koszty utrzymania. Druga grupa klientów jest taka, że słucha opowieści od sąsiadów, znajomych, którzy mieszkają w budynkach o bardzo dużej chłonności energetycznej, 10-krotnie większej, i wtedy rzeczywiście ta obawa mogą mieć swoje uzasadnienie. My produkujemy budynki, które są bardzo ciepłe i posiadają bardzo dużą zdolność kumulacyjną energii. Posiadamy dodatkowo układ dwutaryfowy, więc klient może korzystać z 50% energii tańszej elektrycznej. Często to właśnie robi, ogrzewając nocą, oddawając ciepło w dzień. To sprawia, że rachunek ekonomiczny mieszkań od zapłaty kosztów utrzymania za ogrzewanie mieszkań od 45 do 75 m2 wynosi miesięcznie od 40 do 75 zł. To sprawia, że to jest dla nas najlepsza rekomendacja, bo klienci płacą bardzo niskie koszty utrzymania za całość utrzymania budynku, ponieważ budynek nie wymaga rozliczeń wspólnotowych, to koszty utrzymania administracyjne też są znacznie tańsze. I to jest dla nas najlepszy wskaźnik rekomendacyjny, że warto stosować tego typu systemy, które służą człowiekowi i dbają o jego kieszeń. Miło mi zakomunikować, że współpraca z marką Devi układa się bardzo pozytywnie. Pan Szymon reaguje bardzo szybko.
wspólnie dokonujemy oceny ekonomicznej, technicznej, merytorycznej zagadnienia. Działa bardzo szybko, realizacja zamówień jest, że tak powiem, odwrotna i perspektywa jest taka, że właściwie ja nie mam odwrotu i będę szedł tylko i wyłącznie w inwestycjach w tym kierunku.